Dobra. Tu też jest fajny. Fajna część. Z bunem. Sup, boom? What's the word? The word is it's time for a needle drop. Needle drop? What are you, some super fresh scratch master DJ all of a sudden? Nah, man, needle drop as in drop that needle. Wielka igła gramofonowa. Come on, follow me and don't look down. Okej, okay. Ale trudne, wespnij się na szczyt. Jest. I've tied a cable to this record needle thing. You grab the other end and grind down the side of the building. I figured two or three times around, then look out below! Oj. Nieźle. Boom. W tej grze normalnie można skakać z 500 metrów, ze 100 metrów i nic ci się nie dzieje po prostu. To jest siła. Rozwalać budynki. Wszystko. Mr. D. Aha. Ten koleś chyba jest szalony. O, to też jest epickie. Mhm. Wiecie, o czym myślę. Nie tak. Nie tak, to nie było tak. Nie chciałem. Słuchaj z deski. Oj. Drż. No to będzie BUM! Ulala, jaka spluwa. Oczywiście grubas zostaje, czemu by nie? Bum. Pięknie. Yo, nice job helping that crazy fool open up the metro station. Oh, thanks. That was pretty awesome. Did you see how high that scissor lift flew in the air? Incredible. Boone's hauling that lift back to the ranch right now. Catch you later, Mindy. I'm heading off to the Vamp Jam. Gotta get warmed up. Oh, the Tony Hawk and Jam. I almost forgot. Where do I sign up? You're not ready. Head into downtown and find Master Zen. He will persuade Master Zen to teach you the ways of special. No, i tam. You'll need these skills to compete at the AmGen. Sounds kind of far-fetched to me, but you haven't been wrong yet. I'll see you once I collect my trophy. One more thing. You'll also need to complete a few sponsor challenges at the local skate. Zapiszmy. I znowu. Znaczy teraz będziemy, mamy dostęp do centrum, czyli Śródmieścia. Czy tam w oryginale to brzmi Downtown, czyli Śródmieście chyba. I tak, za chwilę tam pójdziemy, może jeszcze spróbuję zrobić tą misję. W tym Śródmieściu poznamy takiego kolesia, co nas nauczy jakichś tajnych technik, nie tajnych technik jazdy na deskorolce, wow. Yeah, dobra, pięknie. I może będziemy mogli się zapisać
gdzie mogli się zapisać do MJM-u Tony Hawk'a, czyli tam do zawodów. A co to takie łatwe? Oli na 5 stóp. Czy ja to zrobiłem już? Nie było, aha. A, do góry 5 stóp, dobra. Green przez 2 sekundy. Gdzie by to zrobić? I tam co jeszcze tam było? Caveman combo. Dobra. Pięknie. Nasze statystyki się powiększają. I teraz wam chyba pokażę taki... Nie wiem, czy to jest... jakiś easter egg, coś takiego. Ale myślę, że to jest ciekawe, nasze... Normalnie to tam się ciężko dostać. To jest... ciężko się tam dostać. Ale... O. Taka rzecz. Tutaj widzimy kozę na łóżku i śmiejącego się robotnika. Nie wiem, co to może znaczyć. No takie. Takie śmieszne. O, i tu możemy się wspiąć tędy po tej rampie i tu można drugą stroną wyskoczyć albo też skoczyć, chociaż nigdy mi się nie udało z tej strony skoczyć. O, tu gdzie był, gdzie była ta głowa dinozaura. No dobra, to teraz myślę... przejdziesz misję. W Hollywood. Hollywood mamy też wszystkie. Beverly Hills centrum. Ośrodek. Ośrodku też. No to chyba jedziemy do centrum. Nie ma co się czaić. Ani spinać. Jedziemy do centrum, juhu. No i jak zwykle mamy jakiś tam... Nie wiem, jak to można nazwać. Normalnie by był jakiś, nie wiem, jakieś drzwi czy coś takiego, jakiś teleport. A tak tu mamy jakiś przejazd przez... przejazd przez jakieś, nie wiem, centrum handlowe, coś takiego. Taki tunel. O, tunel. No i tak, jesteśmy w przedmieściach Los Angeles. I będziemy zbierać... znowu części. Do Mistrza Zen chyba jeszcze nie pójdę. Ale tu możemy zebrać parę części. No nie, to wszystkie są Mistrz Zen. Zobaczmy. Nie, tu na przykład jest Dave. Dobra, to z nim pogadamy. Pogadajmy z nim. Hey bro, I got an idea. See that fire escape way over there? It would be a killer piece for the ranch. My homie Jorge has offered to help us out. Sketch Jorge's car on the left side and lip trick on all three parts of the fire escape. Once you do that, Jorge will take it over to the park for us. Mucho trabajo, poco dinero. I tu mamy się złapać auta i wybić. Na każdych trzech. Za daleko. To chyba mam największego. I teraz na najwyższej. Żebym tylko trafił. Yes. Holy cajones, amigo! You knocked it over! Way to go! Pany Julek. Now I take fire escape to skate ranch for you! O. Dobra.
Tu jeszcze chyba zbiorę jakiś... O, tu jest część. Pamiętam ten dzwon. Można zebrać. Jeszcze. To jest trochę ciężkie. Bo czasami się nie udaje. A, no widać, widzicie. I jak się pomylimy chociaż raz, to koniec. O. No proszę cię. Chyba jedno z najtrudniejszych zadań. Spodobało. Dobra, jeszcze dwa razy i nie będę was więcej męczył. No ej. Dwa miałem. Nacze spin. Trochę chyba słabego mam, słabe równowagę. Może potem jak zwiększymy. Dobra, nie. Jak zwiększymy to poprzez atrybuty, to lepiej pójdzie. Doing my job. Hey, could you give me a hand? I need to get into the sewers, and the damn street repair crew paved right over the manhole. See this piece of pavement here that says wait on it? You're gonna have to loosen it up so I can get to the manhole. Fly off that booster kicker and do the tricks I call. Then acid drop onto the weight. First trick is a... No to nie jest jakieś trudne. Zapomniałem. No ej. Dobra. Nice. It's stopped. Now try up. Benihana. Też ważne, żeby trafić. Oh yeah. You've almost pounded last one. Try a sack tap. Sack tap. Czy będzie trudniejsze? Trzeba się zrobić. Oj. Nie trafiłem. A teraz się nie wybiłem. No. Kurczę, paka, no. Jakieś... Nie mogłem się wybić pod koniec. Jeszcze raz. No, triki są takie same, więc spoko. Ale failuje ja cię,